trenerze drużyny R8 Basket Kraków po zdobyciu pierwszego miejsca w sezonie, w lidze. Niech może trenerzy podsumują ten mecz i tą ligę, jak to w każdego trenera perspektywie wyglądało. Bardzo długi sezon, dość trudny, nawet bardzo trudny sezon, ale poparty ciężką pracą, profesjonalnym podejściem zawodników wykonujących w najdrobniejszych szczegółach założenia taktyczne, techniczne, także sezon jak najbardziej udany, cel został osiągnięty już parę tygodni temu, ale tą przysłowiową kropkę nad i postawiliśmy dzisiaj, nie tylko zdobywając mistrzostwo ligi, ale przede wszystkim wygrywając kolejny mecz. Zgadzam się ze słowami trenera Jerzego, ja powiem krótko. Cześć Jacuś, cześć! Oszczędzałem. Na razie chłopaki. Ja powiem, mam nadzieję, krótko. Przybyli, zagrali, zwyciężyli. Dziękuję. Podsumowując, no Jurek powiedział wszystko to, co ja mam dodać. No, sezon ciężki, ale jesteśmy szczęśliwi, wygraliśmy ligę. Przydarzyła się raptem jedna porażka, ale to była porażka wliczona przez trenera Knapa, bo on tam obliczał całą statystyki. Także w sierpniu rozmawialiśmy o tym, że trzeba coś przegrać. No przegraliśmy akurat w Jaworznie, ale to właśnie tak miało być. I teraz mogę dodać, powiedzieć, Marcin, że... Marcin nie umie tańczyć. Ja umiem tańczyć, będę teraz za chwilę tańczyć. No to już Państwo. Także bardzo się cieszymy z tego, że awansowaliśmy do pierwszej ligi. Jest to sukces na pewno nasz po raz pierwszy i nie ostatni. Mam nadzieję, że za rok będziemy świętować dalszy awans. Także dziękujemy bardzo. Długo nie będę męczył. Zapytam jeszcze, no jak będą wyglądać najbliższe miesiące drużyny? Czy to jest odpoczynek, czy jednak ciężka praca przed tym sezonem? Jak to wszystko będzie wyglądać? Ja powiem tak, jak chłopcy otwierają lodówkę już w domu, to widzą Knapa, Kękusia i Dybałę, więc myślę, że najwyższy czas, żebyśmy zniknęli z ich oczu. Mają czas teraz, no do 30 jeszcze kontrakty ich obowiązują, później mają czas na odpoczynek, powiedzmy miesiąc, a następnie już przygotowanie do następnego sezonu. Niezależnie gdzie my będziemy, gdzie będą zawodnicy, na pewno profesjonalnie do tego my podejdziemy, a także nasi gracze. No a u trenerów, jak to będzie wyglądać, to już będzie, czy to będzie analiza potencjalnych przeciwników w pierwszej lidze? Nie, od dzisiaj właściwie, od teraz zaczynamy się interesować tylko piłką nożną i tylko piłkę nożną oglądamy. Jurek, ja się interesuję pływaniem synchronicznym. A ja coś powiem. Przygotowania będą się rozpocząć w sierpniu. Około 10, bo tak pewnie pan trener i chciałbym tutaj powiedzieć jasno i prosto, że trenerem R8 w pierwszej lidze będzie Rafał Knap. Nie ma tu Anzulowiczów, innych trenerów, tylko Rafał Knap. Jeżeli ktoś komuś nie pasuje, no trudno, takie jest życie, ale myślę, że rozwiewam wszystkie wątpliwości, które po internecie krążą. Trenerem pierwszoligowego klubu R8 Basket AZS Politechnika Kraków jest Rafał Knap. Hurra! Tak jest! Ja się cieszę. Jeszcze ostatnie pytanie właśnie co do tych plotek i transferów. Będziecie to stopniowo ogłaszać? Wiecie już, kto w drużynie zostanie, kto odejdzie być może, czy to dopiero będziecie ogłaszać? To znaczy tutaj z trenerami już rozmawiamy od przynajmniej 2 tygodni, kto mniej więcej pozostanie w klubie. To wszystko zależy od rozmów, jacy zawodnicy, jak przedstawią swoje warunki, bo to też jest uzależnione od tego. Ale myślę, że mamy już zawodników, zresztą to dzisiejszy mecz pokazuje, cały sezon, którzy zostaną w tym klubie, bo na nich opieramy całą pracę, współpracę i myślę, że oni będą na pierwszej lidze zawodnikami, którzy będą wiodącymi. Na pewno będą zmiany, bo nie ulega tego, że tak powinno być, ale myślę, że to będzie to 5-6 zawodników, którzy ewentualnie do naszego teamu dołączą. No tak, takie są rozmowy. Tak nas pan prezes zapewniał, że możemy dobrych zawodników szukać. A przykładem jest choćby nawet dzisiejsza wizyta ekstraklasowców, przepraszam, na naszym meczu. Tak, no ja jeszcze jedno pytanie, czy wszystkie mecze w przyszłym sezonie będą rozgrywane w dużej hali Tauron Arena, no bo tam pojawia się taka informacja, właśnie jak to będzie wyglądać, no i już zakończenie wywiadu, czyli podsumowanie myślę od każdego. To ja zakończę, to znaczy powiem tak, jeżeli chodzi o granie na dużej Tauron Arenie, to już jest pytanie do pani prezes i do głównego sponsora, natomiast na koniec ja bardzo chciałbym zaśpiewać moją ulubioną piosenkę, zawsze o tym marzyłem przed kamerą i mikrofonem.
Koledzy będą, koledzy robią tusz artystyczny będą tam robić. Cisza mi tu. Ona miała suknię kolorową, czarne getry, czapkę i bluzę sportową. Ona miała coś, czego nie miał nikt i słuchała polskich płyt, tak jak my. Dziękuję bardzo, dziękuję, dziękujemy za cały sezon. Ktoś nie wiedział, to przepraszam, Jurcyś, jeżeli mogę na koniec jeszcze coś powiedzieć. Podczas wyjazdowych meczów, a czy to są Katowice, czy cokolwiek, przyśpiewa nam jedno radio, a mianowicie Vox FM. Vox FM. Vox FM, Longen Junior, jestem z wami. Hej. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy Państwu za cały sezon. Kochamy Was bardzo.